Podjeżdża na bunkier Wajom. Będzie sypał ziemniaki na bunkier. Matarace elegancko się trzymają. Tu trochę się ziemia gromadzi, ale to nic nie szkodzi. Wczoraj mu się tutaj wszystko powyginało. To się oberwało i cała prowadnica się wygięła. Trzeba trochę to wyprostować. I jeszcze czujnik się uszkodził od napełniania. Wyprostowana, pospawana, teraz ją zamontować. Tutaj, w górę trzeba. Tak ją wsuniemy, czy przez... Jest z tamtej strony może, co? Co? Załapać? No, do góry. Wejdzie? No tak, dobra, do końca jest. Teraz tu musimy włożyć. Tu są takie specjalne te, niskie te zamki. I nakrętki na klucz 15, nie? Tak, będę musiałem oprzeć. A jest ta śruba tam. Przyniosłeś? Nową? I nakrętkę? No mam taką nakrętkę. Może być. Też na 15. Tylko, że ta samokontrująca była, ale to już. To trzeba będzie ustawić. Nowy czujnik na... Ten czujnik sygnalizuje, że zbiornik jest pełny i taśma się wyłącza, żeby się nie przesuwała. I on się uszkodził. Rosja już kopie, teraz Sebastian wyjeżdża. Troszkę dłużej zeszło u Sebastiana, bo robiliśmy ten zbiornik. Gonzo wodzi, a Kuba dalej ładuje ziemniaki. Co, nie obraca się? No nie obraca się. A tu może jest zabite, zobacz ile to jest ziemi, nie? No już kopałem ostatnio, tam w środku musi być. Szczotkę może tu zamontować, żeby... Wyjęliśmy ten tłok uszkodzony. W sumie on tylko tu jest uszkodzony. Te wypustki się urwały. To jest normalne. Mamy drugi, także go wymienimy. To jest tylko po to, żeby się on nie obracał względem kosza. Bo już widzisz, teraz już zrobili, że każdy jeden jest ten. To jest mocniejszy. I tłok wymieniony. Godzina 12:40, zaczynamy montaż skrzyni biegów. Wcześniej nam się nie udało. Teraz będziemy wkładali wałki. Się robi, przyjrzeć. Nie, taka brudna była tutaj. Nie, brudna jest, to znaczy taki olej, nie? Tak to jest czyste. Nie, pożyska to dobrze wygląda. Koło od blokady jak zawsze. Blokada już była wyciągnięta wcześniej, jak go przyprowadziliśmy. Dobra, i co? Wkładamy teraz tak. Pierwszy wałek ten, a drugi tamten. Wszystko jest przygotowane już do montażu. Będziesz musiał mi go podać. I przejść z tamtej strony, nie? Tak, ty mi podasz, ale byś musiał z tamtej strony pójść i go tam tu przez otwór. Ja to chyba tam nie chcę. Tutaj go wezmę. Musimy trochę dać, musi dać do góry, żeby go tak załamać, bo ta rurka przeszkadzała, tak. I teraz... Okej, teraz będzie... Czy tak go zostawimy na razie? Nie, nie, on bo musi tam wejść. Musi tam, żeby nam się nie... Nie, nie, on tam wejdzie i już będzie siedział, nie będzie nam przeszkadzał. O, dobra. Tu wchodzi bez problemu, bo jak mamy skrzynię 30, to trzeba te koło odbezpieczać, bo jest większe, wiesz? I tam trzyma akurat łożysko, a tutaj jak przy 40 to on wchodzi bez, bez tego odbezpieczania. No dobra, tego przyniosę do tego. Czekaj,
I tam jeszcze mnie prędkości u góry, żeby mi nie uszkodzić. Tylko się nie pamiętam, czy to tak. Mieliśmy zsuniętego chyba. Czekaj, trzeba go jednak wysunąć troszkę. O tak odchylić, dobra. O. Więc suni teraz. Czekaj, trochę jeszcze wysuń go. A, tutaj czekaj. To już go unieść na łóżko, nie chcę wejść. No to całować trzeba, podnieś go. Ale ten. Bo tutaj nie podłożysz dolne koło, by musi zaskoczyć. Aha, tam żeby podłożyć. A tam jest czujnik prędkości, żeby nie uderzyć zębem, bo się ukruszy i nie będzie działał później. O, co dobra, zapało. I teraz może tego drugiego wałka. Czekaj. Troszkę na długo. Co? Dobra. O. Las, tak? Jest, dobrze. No i teraz pokrywę zakręcamy. Pasuje jak należy. Teraz nam zostało założyć pokrywę. Te wałki trzeba jednocześnie wkładać, tego troszkę odchylać, żeby nam tam ładnie zęby weszły. I tak jak mówiłem, jak mamy 30, to wtedy nam łożysko przeszkadza, bo tamte koło i koło trzeba wysuwać, a tu jest skrzynia 40, także wchodzą bez problemu. Teraz ta pokrywa. I teraz pokrywa. Tą stroną. Chyba to. Dobra. I tu kluczyk 18, śruby 12. I skręcamy. Wyciągnięcie z samych wałków to jest moment. Najdłużej schodzi rozebranie sprzęgnia, bo to trzeba łożyska pościągać ściągaczem koła, poodbezpieczać sprężyny. A tak, żeby wałki wyjąć, to jest moment. Dobra, dokręcamy to, później tuleję sprzęgło główne i zjeżdżamy. Tutaj już szyny nie zrobić. Tak, no. Tam trzeba wymienić olejnik. Na pewno jak było ruszone, to później będzie ciekło. Dobra, smaruję te pierścienie teflonowe olejem, łożyska. Składam te oleje. Bo z tego miejsca są zasilane dwa zakresy i sprzęgło główne. Przez tą tuleję. Przez te dwie rurki. A sprzęgło główne od góry. Przez te otwory. Jeden od smarowania jest, a drugi jest od sprzęgła głównego. Teraz patrzę, żeby podkładki były dobrze ustawione. Dobra, podkładki są ustawione. Teraz delikatnie wsuwamy, żeby nie uszkodzić teflonów. Choć tutaj zawsze jest faza na tej tulei, że te teflony później ładnie wchodzą, tylko trzeba je posmarować. Bardzo ładnie. Skoczyła. Teraz łapiemy śruby. To są śruby M10, ale kluczyk 16. Dziwne, bo nie są to calowe śruby, tylko metryczne.
Dobra, teraz włożę następną tuleję i zaraz będę to skręcał. Kręcane. Tutaj założyłem zabezpieczenie. To jest jedno zabezpieczenie po to, żeby kosz nie wchodził głębiej, a drugie później przychodzi tutaj Seiger i zabezpiecza, żeby kosz się nie wysuwał. Ale najpierw włożę sobie te rurki, która zasila sprzęgło główne, a druga, która podaje olej na smarowanie sprzęgła głównego i tutaj również smarowanie wałka atakującego, bo tam wchodzi wałek i tam dalej jest otwór w wałku i to się rozprowadza olej tam jeszcze dalej do tyłu. Jedna. Te rurki są takie same, także nie da się ich pomylić. I od góry są dociśnięte pokrywą. I teraz kosz sprzęgła głównego i najważniejsza rzecz, żeby tutaj mamy otwór na wałku również, żeby tym wielowpustem, gdzie jest otwór, trafić na otwór. Gdy to założymy odwrotnie, ciągnik nie będzie jeździł, bo nie będzie doprowadzony olej do sprzęgła głównego. Zaraz to powinno ładnie wejść. O. I tutaj zabezpieczenie. I gotowe. Zaraz się zajmiemy pokrywą od góry. Tylko trzeba tam jeszcze znaleźć o-ringi. Tego i tak to wygląda. To jest główny napęd. Najpierw wkładamy tą piastę zawieraka. Tak. I następnie tarczka, przekładka na przemian. Tutaj wszystko jest w porządku. Tarczki były przejrzane. Wszystkie są bardzo do wymieszania, tak zostają oryginalne. I to jest ten blok, co przychodzi tam na górę, nad sprzęgło główne i z tego miejsca właśnie jest olej rozprowadzany na całe smarowanie skrzyni biegów. Idzie tym grubym kanałem, a później na te wszystkie pozostałe. Z tym, że ten jest bezpośrednio połączony z zasilaniem sprzęgła. Dobra, montujemy ten blok od góry. Tu już rurki są podłączone. Teraz to dokręcić i zaraz będziemy mogli zjeżdżać ciągnikiem, bo tu już jest wszystko ogarnięte. Pompy sobie zamontujemy już później, jak już będzie ciągnik zjechany. Będzie nam wygodniej. Jak składamy, to wymieniamy wszystkie o-ringi na tych połączeniach, na rurkach. Nie zostawiamy starych. To są o-ringi o takich rozmiarach. 1,78 jest grubość. Są to rozmiary celowe. To jest połączenie ORFS, tak zwane. Dobra, i tu już w sumie teraz przyrzekujemy szpilki, dwie prowadzące, uszczelkę i będziemy go zjeżdżać. Jak się już go zjedzie, to już będziemy tylko składali osprzęt. Tu już mam przygotowane śruby. I tak, dwie śruby są dłuższe. Zawsze sobie segreguję śruby przed skręceniem, żeby widzieć, jaka jest długość. Dwie są dłuższe. Jedna jest grubsza, to jest 20, te są 16 i te dłuższe idą tutaj, gdzie przychodzi ta blacha mocująca schodki i skrzynkę akumulatorów. Nowa uszczelka. To jest ta, nie? Tak. Bo na most jest trochę inna. Problem, jaki możemy spotkać przy zjeżdżaniu, to to, że tu nam się będzie obracało sprzęgło przedniego napędu, a tu mamy wał i wał jest w miejscu,
Jeżeli nie będziemy mogli trafić, to będziemy musieli unieść przód i pokręcić kołem, albo odkręcić wał, ale lepiej będzie nam wygodniej unieść przód i obkręcić kołem niż odkręcać wał. Ale może też być tak, że nam się uda to trafić, bo w sumie jest trochę tego luzu międzyzębnego i że te wpusty trafią. Zresztą tu jest też dojście, żeby to jakoś tam kontrolować. Dwie szpilki prowadzące w tych miejscach, tak żeby można było wykręcić, tak jak tutaj nam będzie wystawała, będziemy mogli wykręcić. I następna jest odwrotnie, bo tu są gwinty z tej strony, a tam są śruby przelotowe. Co czyścimy, teraz to odtłuszczamy, przyklejamy uszczelkę i zjeżdżamy powoli ciągnikiem. Co, będziemy próbowali go zjechać. Chyba za koła trzeba. Znaczy... Tak, tak. Nie najechali na to. Wózkiem. Dobra. Pomału, bo tu muszę te przewody przełożyć. No dawajcie. Dobra. Dawajcie. Czekaj, przewody odbiorę. Masz. Troszkę podniesiemy. Dobra, teraz trzeba pchać z odwolka strony bardziej. No. O, dobrze. No i dobra. Jeszcze troszkę. Dobra, no pchajcie, teraz równo. Na kołki wlazło, dobra, powoli, teraz czekaj, rurki. Czekaj, bo ona warką wjechał. Dobrze, wszystko idzie. Już weszło nam na te prowadzenie. Fajnie, że trochę podciągać. Dobra, tu jest wszystko ok. Tam nic nie wadzi? Nie? A ta rurka jeszcze trzeba ją tylko będzie. A to jeszcze kawałek. No można jeszcze kawałek wjechać. No. Sprzęgło główne łapie. I teraz nam tutaj to. Ja, ale... Co? Ta peszelka tak była? No to się poprawi, tam to nie ten. Dajesz? No. Powolutku. No dobra, bo to się teraz naprowadza. Ten przód też można traktora podnieść, nie? Dobra, jeszcze. Jeszcze przód? No, tu i tu trzeba jeszcze. On się na ładnie naprowadziło. Chyba będzie. Nie ruszać. Dobra, spróbujcie podjechać, zobaczymy. Tutaj musi też wałek trafić. Sprzęgło główne. Próbujecie? Boluś musi bardziej z Rafała strony bardziej. Te ściski przynieść. Nie, to zaraz wejdzie, zaraz ten. Bo tylko żeby się wpusty ustawiły. Nie wiem jak to sprzęgło. Trzeba poobracać i ten. No jeszcze ten. No pchnijcie z jednej strony od Wolka. Od Rafała. No napchnijcie tak, żeby. Czekajcie, puśćcie. A kurwa, kurek tam już stoi. Zobacz, zapiera się ten. Tak, ale tutaj też. Dobra, napchnij teraz, napchnij. O, dobra, tu już ten wpuszcz z las.
Tu weszło, dobra, tylko jeszcze został na ten bałek. Ale tu trzeba, no pchajcie. Czekaj, tu trzeba jeszcze wyregulować tym, dobra. Lewarkami, trochę do góry. Ale ty trzymaj, żeby nie odjeżdżał, bo nam wyskoczy, nie? Czy może wziąć te ściski, będzie mieli do kogoś? Który lewarek? Ten. Ale trzeba jeszcze będzie... bujać. Czekaj, tu weszło, tam to weszło. Nie, na pewno nie chcę wejść. Tak myślałem, że z tym będzie problem. A go nie trzeba podnieść trochę? Tego wałka? No trzeba, trzeba troszkę. Lewarkiem albo tutaj. Bo może tutaj nie ma kąta i równoległo nie jest. Zobaczymy go tam. Tu. On jest na tyle sztywny, że nie pójdzie tak. A popuścić teraz? Popuszczę trochę. Dobra, tutaj będę trzymał. Poruszaj bolek. Tak jakby nam tamtą stronę trzeba było pociągnąć może, żeby się... Przód podnieść wyżej, czy? Nie, nie, pociągnąć, bo wygląda, że on tutaj wadzi, wiesz, z boku. Mhm. Do nas musi to pociągnąć. Bo już złapało. To teraz trzeba podciągnąć. Już się ustawił. Dobry, proszę. To już jest bardzo dobry, dajcie. Dobra, to podbijajcie. Trzeba te ustawić, wpusty. Bo jest przesunięte na wpustach. Ale już łapie. Ruszyłem żabą wałkiem i się na wpusty ustawiło i teraz się zejdzie. Tak, już mamy go. Dobra. Dobra, czekaj, wyciągnę. Już nam wskoczyło na wpusty, na dole, u góry, także teraz tylko łapać gwinty. Możecie jeszcze pchnąć. Dobra, to resztę się śrubami ściągnie. Dobra, nie bujajcie już. Wskoczyło nam, nie było tragedii. Ta strona już jest poskręcana, zostało jeszcze tam w kabinie skręcić. Podkręciłem rurki zakresów, elegancko wszystko pasowało, bo to tej skrzyni jeszcze nikt nie rozbierał, także nic nie jest powyginane, wszystko fajnie, ładnie pasowało. Teraz ściągamy koło i zamontujemy pompy i będziemy sobie wszystko powolutku podłączać. Ściągamy koło. Żeby było dobre dojście, ja jeszcze wejdę do kabiny, tam podokręcam te rurki. Obiad zjedzony, działamy dalej. Maksuma wzięli chłopaki, żeby powietrze sprężone mieć. Łapę od tej kabiny mogę? Przykręcać, nie? Tak. Tu tulejki przychodzą. No podkładnie. No. Tylko długie śruby od góry idą, a krótkie od dołu. Dobra, i zaraz będziemy zakładali napęd pomp. I może, jeżeli nic w polu nie odwalą dzisiaj, tak jak ostatnio z tym lemieszem, to już ciągnik będzie na chodzie. Ale to wszystko zależy od chłopaków, którzy pracują w polu i w transporcie. Jeżeli nie będą nam utrudniali roboty, to skończymy go dzisiaj. Bo ogólnie by był wczoraj złożony, gdyby mówię nie te takie sytuacje losowe. Działamy dalej. I teraz jeszcze jeden z gorszych etapów, zamontować przystawkę z pompami. A, to wszystko jest wyczyszczone, ona była na Loctite, my też dajemy na Loctite. Wszystko jest fajnie już wyczyszczone. Tylko to jest najgorsze, że tu trzeba to będzie do góry unieść ten blok i następnie przykręcić. No i co, zakładamy. Trochę nam kabina utrudnia robotę, ale jakoś
Założymy. Może tu postawię tą kamerę. Co? Opada. Samo opada? Nie, tak sobie pokazuję. Ale nie opada. A te śruby masz uszykowane? Mam. Będą śruby. Te różnej długości, nie? Tak, dłuższe, krótsze i takie to słabsze. Taka jeszcze na wypłatę. Pumpie tam. Ale jedna jest gdzieś taka większa. Coś może stać. Wysłanie nie jest taka. A mimo czego to jest tak. To właśnie ta jest, no? To są wszystkie dobre. Bo później jak ta blacha przychodzi, to tam jeszcze podkładki są wsunięte, powiem tą blachę. Tutaj o. Widzisz? Nawet jest odciśnięte, zobacz. Widzisz? Tu. No widzę. I one muszą tam później bać. A najpierw co, założymy te, co łatwo zakręcić jest, nie? Żeby było szybciej. Kable tam na dół. Żeby nam... Bolo, chodź tutaj, możesz. Co? Buzkiem wjeżdżać? Troszkę możesz. Ty, a dobra, trzeba teraz podnieść tą. Łyżką czerwoną albo jakąś inną. Tu mamy, Kuba. Czerwone łyżki widzisz, na pole za tam. Mamy tą, srebrną łyżkę. No jeszcze jedną srebrną łyżkę. Czekaj, czekaj, dobra, ja to przestawię. Chcesz? Czekaj, no, bo to za dużo jest. To już prawie na kółko. Jeszcze jedną śrubkę bym mógł złapać. Tu bym mógł złapać śrubę. Dobra. Dłuższą nawet. Dobra, dłuższą zaczynamy. Słabo to idzie coś. Co? No nie wiem, no... No bo to pręży strasznie. No jeszcze niżej to. A ty złapałeś? Mhm. Tam nic nie... ten? Trzymają ty? Ta strona musi pójść do dołu. O, no wie coś trzyma. Ale tam wyskoczyło, to nic, to jeszcze źle. Daj szmatę. Czerwonej łyżki nie ma i... Pomóż lepszy. Zobacz, mam taką... Wepchnie. O! Jest? No już, już, no już łapię. To w drugą stronę teraz. Dobra. Skoczyło. Jakoś się udało. Teraz tylko przykręcić i... Mam jeszcze do pospawania rurkę. Tutaj nie ciekło, ale już jest bardzo mocno przetarte od linki hamulca ręcznego. I muszę to po prostu zlutować lutem twardym, srebrem, żeby to w razie W nie pękło dalej. Bo już jest cienka ścianka. Bo... No i pospawane, tylko teraz, żeby to ostygło. I... Już przywieźliśmy olej, zaraz będziemy zalewali olejem skrzynię i wkrótce będzie rozruch. Kuba ładuje ziemniaki. Widzę, dawca przyjechał, jest na wadze. Co? Pełny już jest? Tutaj 50 z Bieltonem. Kończy.
A ja musiałem dorobić klucz, bo zawsze mamy problem. Tam jest klucz 58. Miałem taki stary 55. Przerobiłem go na 58, bo zawsze jest problem, żeby dokręcić tą grubą rurę i tam kręcimy żabą. A tu jest fajny, bo on jest krótki. Będzie tam można dojść, puknąć młotkiem i dokręcić. Mam klucz. Zrobiłem 58. I jakby stąd był ten klucz. Elegancko. Olej lejemy. Te lusterka są kupione. Gadałeś z nim? Nie, a co? Będzie zadowolony. Zakładamy filtry. Ten filtr jest akurat od sprzęgieł, a ten drugi będzie od hydrauliki, ten większy. I mamy 19.11, 10 października. Będziemy go próbowali teraz odpalić. Olej jest zalany, tu już wszystko mam podkręcane, tylko jest problem, bo nie zostało tutaj poznaczone, który przewód od czego jest. I będę to musiał metodą prób i błędów podłączać, bo w sumie każdy przewód jest inny, taki sam. Tu jest tylko inna wtyczka żeńska, męska do tego. Tu widzę, że to jest od blokady, bo brakuje tych właśnie opisów, co do czego jest. Ale jakoś tutaj sobie dojdziemy z tym. Chcę go tutaj teraz uruchomić, żeby trochę pochodził. Włączymy jazdę, zobaczymy, czy są wszystkie biegi. Niech trochę się rozgrzeje, czy nie ma jakichś wycieków. I jak nie będzie wycieków, to zakładamy koła i skręcamy dalej. Ogólnie ciężka to robota była, bo nie lubię tak robić jak teraz, że nie jest tutaj wszystko ładnie to umyte. Najlepiej jest, jak się ściągnie kabinę, to wszystko wymyje i wtedy możemy rozbierać. A tak to... Ale jakoś to żeśmy poskładali. Staraliśmy się jak najlepiej to zrobić, jak najczyściej. Powinno być dobrze, bo praktycznie to jest nie do umycia. To by trzeba było kabinę zdjąć, żeby tam to wszystko dobrze umyć. Dobra, zaraz będzie pierwszy wyciek oleju, nie? Czy nie? Nie będzie. Bo coś może być nieoddokręcony. Mały. Oby nie w korkach. Ręczny.
ciągnik chodzi. Idę po przewód, żeby podłączyć zegar. Kuba dalej ładuje.